Wiedźmin! Ha! To będzie występ, o którym opowiem wnukom. Z kim rozmawiać o udziale w walkach? Ze mną, rzecz jasna. Wiem wszystko o tym miejscu. Miałem na myśli kogoś, kto tu rządzi. Jeśli masz zaproszenie, nie musisz załatwiać żadnych formalności. Wyjaśnię ci wszystko po kolei, jak pan ojciec dziadkom. Pytaj, o co chcesz. Nigdy cię nie kusiło, żeby spróbować sił na arenie? Spróbowałem tylko jeden raz. Straciłem rękę i zapał. Lubię patrzeć na walki, więc postanowiłem zostać tu i handlować. Pieniądze można liczyć jedną ręką. Interes jakoś się kręci. Nie mam stałych klientów, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Ale wciąż napływają nowi. Jakoś się kręci. Jakie zasady panują na arenie? Reguły są proste. Gdy zdecydujesz się wejść na plac, jesteś już tylko pod opieką bogów. Rozpoczyna się walka, z której nie ma odwrotu. W każdym starciu musisz przetrwać, zabijając przeciwników. I tak aż do końca walki. Gdy wszystkie fale wrogów przeleją się, wracasz tutaj, liżesz rany i szykujesz się do kolejnej, trudniejszej walki. Możesz wejść na arenę ile razy zechcesz. Nie ma żadnych ograniczeń. A kiedy walki się kończą? Gdy zdecydujesz się wycofać. Lub gdy zginiesz. Co mogę zyskać, walcząc na arenie? Są i nagrody, a jakże? Po każdej walce otrzymasz nagrodę do wyboru oraz mieszek złota. Mam nadzieję, że jego zawartość zostawisz w moim sklepie. Jeśli bardziej cenisz sobie chwałę i ducha rywalizacji, to wiedz, że każda walka jest skrupulatnie oceniana i nagradzana punktami. Te zaś sumują się na twój wynik. Im szybciej sobie poradzisz, tym lepiej. Wiedząc, ile punktów zdobyłeś, możesz porównać swoje osiągnięcia z wyczynami innych zabijaków. Co doradziłbyś komuś, kto chce spróbować tu swoich sił? Jesteś wiedźminem, więc na początku pójdzie ci gładko. Nie lekceważ jednak przeciwników. Upewnij się, że jesteś w pełni sił, zażyj eliksiry, nałóż na ostrza oleje. Na arenie spotkasz i ludzi, i potwory, więc przygotuj oba miecze. Za wygrane walki zostaniesz nagrodzony. Jeśli zechcesz uzupełnić zapasy, to zapraszam do mojego sklepu. Każda kolejna walka jest trudniejsza, zatem z czasem warto wymieniać ekwipunek na lepszy. Reguły areny pozwalają na walkę w parze. Jeżeli dysponujesz gotówką, możesz zapłacić najemnikowi, który będzie cię wspierał. Porozmawiaj z tym i tam i wybierz kogo chcesz. Są bardzo użyteczni i przekonaj się sam. Powodzenia! Nie daj się zabić! Dobrze cię widzieć. Adeptka sztuki magicznej, jak sądzę. Mistrzyni magii, białowłosy. Nazywam się Adrianna. Geralt z Rivii, miło mi. No chyba, że miło. Na wypadek, gdybyś zastanawiał się, co tu robię. A wiem, że będziesz się zastanawiał, gdy ochłoniesz i odzyskasz rezon. To szukam kompana do walk na arenie. Zawsze dobrze współpracowało mi się z czarodziejkami. Nie tak prędko. Nie pozwoliłeś mi skończyć. A musisz wiedzieć, że chociaż mam świadomość, coś ty za jeden, to oceniam twoje kompetencje poniżej moich. Ponieważ na ewentualnej współpracy ty skorzystasz więcej, uczciwie będzie, jeśli zapłacisz za moją pomoc. Nie mam wygórowanych stawek, ale jednak... Zastanawiam się, dlaczego mistrzyni magii wynajmuje swoje umiejętności takim typom. O, nie ma w tym żadnej tajemnicy. Testuję w warunkach polowych opracowane przeze mnie zaklęcie. Chcę je wypróbować na jak największej liczbie żywych obiektów, aby zoptymalizować formułę. Rozgadałam się, a ciebie pewnie nie interesują profesjonalne szczegóły. Mówiąc krótko, jeśli masz pieniądze i chcesz posiadać na arenie wsparcie magicznej artylerii, to jestem do dyspozycji. Żegnam.
Jestem Geralt z Rivii, Wiedźmin. Vincent Molnar do usług. A mówiąc to, mam na myśli fakt, nie kurtuazję, bowiem w zamian za niewielkie wynagrodzenie mogę zostać na arenie twoim partnerem. I uprzedzając pytania, tak, jestem pasowanym rycerzem, lecz nie ma w tym żadnej ujmy, że wynajmuję mój miecz. Robię to bowiem w szczytnym celu. Zapewne dla wybranki serca. Gdyby to było takie proste. Wybranka istnieje, a jakże? Wśród wszystkich cnót, które mógłbym jej przypisać, jedna szczególna sprawiła, że znalazłem się właśnie tutaj. Wanda, tak ma bowiem na imię pani mego serca, jest miłośniczką romansów rycerskich i zapragnęła mieć za małżonka pogromcę Manticory. Z kolei jej ojciec, mój przyszły teść, jak wierzę, jest obojętny w kwestii rycerskich czynów, ale pragnie mieć za zięcia człowieka majętnego. Gdzież mogłem się więc udać, jeśli nie tutaj, gdzie, jak wiem, z dobrych źródeł będę mógł ustawić czoło groźnej Manticorze i równocześnie napełnić pustą sakiewkę. Wszystko jasne. Mam nadzieję, że uda ci się spełnić oczekiwania i panny, i jej ojca. Dziękuję. Po prawdzie z chęcią dołączyłbym do kogoś tak doświadczonego w walce z potworami jak ty. Jeśli będziesz potrzebował na arenie mojego miecza, chętnie go użyczę. Za niewielką opłatą. Nie daj się zabić, Wiedźminie! Jeśli nie chcesz mojej zguby, Manticore ubij luby. Skąd ona to wzięła? Geralt z Rivii, Wiedźmin. Szukam towarzysza do walki na arenie. Jestem Harald Gord. Nie zasłaniam przed ciosem własną piersią, nie przybijam żółwika. W ogóle heroizm jest mi obcy ideowo. Podobnie jak poufałości. Wiedz jednak, że nie znajdziesz tu lepszego kompana do walki. A dlaczego powinienem wybrać właśnie ciebie? Bo lubię się napierdalać. A szczególnie, gdy mi za to płacą. Łącząc, że tak powiem, przyjemne z pożytecznym, jestem niezawodnym wsparciem. Nie kierują mną wzniosłe ideały, jak tym tam zakochanym kogucikiem, ani podejrzane motywacje, jak tamtą czarownicą. Jedynie honor najemnika jest dla mnie ważny, więc jeśli mi zapłacisz, nigdy cię nie wystawię. Jesteś wirtuozem areny, pojmuję. W każdym celu. Powodzenia. Fajne miecze. Wracaj do kopalni, Karle!